Po prostu tyle razy ci powtarzam, żeby się nie wtrącała, jak rozmawiam z ojcem. Już go prawie namówiłam. Prawie mu wybiłam ten idiotyczny pomysł. To ty nie, ty musiałaś zacząć histeryzować. Jezus, mama, ja nie histeryzuję. Po prostu nie rozumiem, czemu nie możesz mu dać szansy. Czemu nie możesz z nim wyjechać? 30 razy już co najmniej dawałam twojemu ojcu szansę. Bez przerwy daję mu szansę. Możesz przestać krzyczeć? Nie krzyczę wcale. No właśnie, trochę krzyczysz. Ojciec ma swoją emocjonalność, nie potrafi tego nazywać. Miał 30 lat, żeby się nauczyć. Naprawdę, mogłabyś być dla niego trochę łagodniejsza. Kobiety powinny trzymać swoją stronę, zwłaszcza kobiety w tej samej rodzinie. Ale mamo, ja trzymam twoją stronę. Co, chcesz na starość zostać sama? To jest to, czego chcesz? On się nie zmieni, wiesz to. No to ojciec się nie zmieni, ja mam się zmieniać, tak? Ja mam się poświęcać całe życie? No dobra. Nie kochasz go? Tak? Świetnie. Co tak piszczysz? Przestań piszczeć. Tak piszczę sobie. Zobacz, ta jest ładna. Jest nieładna. Ładna jest, proszę cię, zobacz. Nie rozumiem, chciałam, żebyście byli razem. To źle? Ojciec mnie zdradził. Jezus, nie zdradził. Zdradził mnie! Ty możesz? Bo wszyscy akurat przyszli, żeby cię oglądać. Tak, przyszli. Prosiłam. No bo już źle bierzesz. Z tyłu masz metkę i z tyłu masz słupak. No nie możesz z przodu zakładać. Trzymasz źle już. Dobra, przecież. Dobra, proszę, wiesz lepiej. Przepraszam. No pewnie, najlepiej od razu wyjdź. Możesz przestać, po prostu drzesz się. No nie drzesz się, teraz ty się drzesz, to ty robisz histerię. Przepraszam.